Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Odkryłem coś ciekawego. Odkryłem piramidę żywienia. Istnieje coś takiego jak piramida żywienia. I teraz na szczycie tej piramidy, nie, zacznijmy od dołu. Na dole piramidy żywienia istnieje coś takiego jak głód. Człowiek je, bo jest głodny. Człowiek się rodzi i je, dlatego że jest głodny. Matka karmi dziecko tym smoczkiem, z butelką, no, lub własnym urządzeniem, bo dziecko jest głodne, bo dziecko płacze. I to jest podstawa piramidy żywienia. Jemy po to, aby żyć. Jemy po to, aby zaspokoić głód. Teraz wyższy stopień piramidy żywienia. Wyższy stopień piramidy żywienia. Nie mogę odczytać, bo sobie przygotowałem. Zaraz. Czekajcie. A! Wyższy stopień piramidy żywienia. To jemy po to, żeby mieć, kochani, siłę. Czyli, żebym mógł, jak wrócę z pracy, mieć siłę i pomalować mieszkanie, to muszę zjeść mięcho. Czyli moja babcia mówiła, że po to jem śniadanko, aby mieć siłę cały dzień, bo śniadanie daje siłę. Rozumiecie? To jest drugi stopień piramidy żywienia. Trzeci stopień piramidy żywienia. Zaraz, zobaczę, co napisałem. A, trzeci stopień piramidy żywienia to jest przyjemność. Człowiek je dla przyjemności. Czyli nie je byle czego, tylko je to, co daje mu przyjemność. Co daje człowiekowi przyjemność? Dobrze, glutaminian sodu. Po to się je glutaminian sodu, żeby mieć przyjemność. Czyli frytki i pizza i spaghetti, żeby się napchać i mieć przyjemność, że się napchałem. I to jest trzeci poziom piramidy żywienia. O! Mam jeszcze czwarty poziom piramidy żywienia. Czwarty. Zaraz sprawdzę. O! O! Kochani, czwarty poziom piramidy żywienia to jest zdrowie. Człowiek w pewnym momencie już dojdzie do tego stopnia, kiedy ma już tę insulinooporność, cukrzycę, nadwagę, zaczyna się interesować w końcu, co przez tyle lat łapki wkładały do buzi, czym tam wachlowały i czemu to tak urosło. I w tym momencie dowiaduje się, że istnieje tak zwana zdrowa żywność. I człowiek się skupia wtedy na zdrowej żywności. Rezygnuje z węglowodanów, węglowodorów, węglopodobnych i wszelkich innych cukrów prostych, złożonych, wielokrotnych, glutenu, karotenu i takich innych rzeczy. I je zdrowo. Oj. Pamiętam, ostatni stopień, pamiętam. Jest jeszcze jeden stopień piramidy żywności, do którego piramidy jedzenia, piramidy, do którego mało kto dochodzi, ale nie już niedaleko. I prawdopodobnie niedługo go osiągnę, mam nadzieję. To jest radość. Człowiek może również stanąć na szczycie piramidy jedzenia i jeść, aby mieć radość, nie tylko przyjemność, ale po to, żeby się cieszyć jedzeniem i cieszyć z tego, co jedzenie daje. Bo jedzenie może dawać radość, może dawać również dopaminę, może dawać również serotoninę, może dawać również podstawy do tego, żeby być szczęśliwym i
Moi kochani, minie jeszcze wiele lat, zanim ktoś ogłosi piramidę żywienia, gdzie na szczycie jest radość, ale ludzkość, jest szansa, że do tego dojdzie. Chyba, że zatruje się sama glifosatem i no i tym, czym się zatruje jeszcze? A przekonaniami, że wódka nie szkodzi, a Coca-Cola i frytki jest najlepszym lekarstwem na nadkwasotę. Wystarczy, koniec.